Witam w kolejnym odcinku teleturnieju Ludzie kontra Kamienie. Teleturnieju, gdzie można w ciągu 15 minut nawet zarobić 50 tysięcy złotych dzięki pudełku z kamieniami. A w dzisiejszym odcinku jako pierwszy gracz zagra CWJ. Zapraszamy. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Powiedz, skąd do nas przyjechałeś? No, przyjechałem z Jakubowa. Z zawodu jestem nikim jeszcze, ale się uczę jak na studiach dziennikarskich. Trzeci rok. W tym roku będzie zaczęty. Okej. A powiedz, skąd pomysł, żeby tu przyjechać? Po to, żeby tu przyjechać? Wtedy No. się mamy biznes robić. Nie małe, nie małe pieniądze. Masz ze sobą dzisiaj jakąś osobę towarzyszącą? No niestety wszyscy mi orali. No cóż. Także no. No szkoda, ale mam nadzieję, że to ci nie przeszkodzi w wygraniu nad 50 tysięcy złotych. Przejdźmy może do wyjaśnienia zasad, co? Okej, dawaj. Dostajesz od nas na start 25 tysięcy złotych. I teraz tak, możesz tę sumę powiększyć bądź pomniejszyć. Za każdą twoją dobrą odpowiedź dodajemy ci 5 tysięcy złotych. Za każdą twoją złą odpowiedź zabieramy ci połowę pieniędzy. Znaczy, popsułem to. Jeszcze raz. Za każdą twoją dobrą odpowiedź dostajesz 5 tysięcy. Przy czwartej dobrej odpowiedzi otrzymujesz 10 tysięcy i kończysz grę, ale równocześnie odpowiadają kamienie. Za każdą dobrą odpowiedź kamień zabierają ci połowę pieniędzy. Przy czwartej dobrej odpowiedzi kamieni kończysz grę z niczym. I teraz tak. Aż to najpierw odkasujemy pieniądze, a potem dodajemy. W sytuacji kryzysowej, nazwijmy to tak, kiedy będzie 4-4, najpierw kasujemy ci wszystko, a potem dostajesz 10 tysięcy złotych na konto. Wszystko jasne, możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Tak więc rozpoczynamy grę w Ludzie kontra Kamienie. Pierwsze pytanie. Ile samców lwa angolskiego sprowadzono do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w 2013 roku? Kamienie udzieli odpowiedzi. Jedzie lodowa? Angolskiego. Wydaje mi się, że jeden powinien być. Czyli chcę zaznaczyć jedynkę, tak? Tak, jedynka ostatecznie. Okej, okay, zaznaczam odpowiedź jeden. Kamień udzielił odpowiedzi. Również jeden. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest jeden. O! Więc w tej sytuacji najpierw ci musimy niestety, ale zabrać połowę pieniędzy. A potem dać 5 tysięcy złotych na twoje konto. Masz na koncie 17,5 tysiąca złotych w tym momencie. Tak. Myślę, że. Znaczy, trochę na minus wyszedłeś, ale dalej to są, myślę, duże pieniądze. Powiedz, czym się Pieniądze nie interesujesz? śmierdzą, pamiętaj. Powiedz mi, czym się interesujesz? Muzyką, grami planszowymi, teleturniejami, tak jak ty. Bo w końcu prowadzi przecież teleturniej. Prawda? No, wszystkim, dosłownie wszystkim niczym. A jakąś konkretnie może muzyką? No, disco polo, ale takie też matają w ucho. Starsze, polski rock, no, eurodisco nawet, zagraniczne. Rozumiem. No, niestety pytanie... Ogólnie po prostu coś do zańczenia. O, a jak... ten Niestety, sposób. niestety pytanie nie będzie dotyczyć polskiego disco, ani tego typu rzeczy, tylko polskiego rapu. Nie polskiego, tylko zagranicznego rapu. Jak się z tego czujesz? O matko bosko. Panie, weź. Z tego jestem słabiak. Ale może się uda. Dobrze, no to pytanie brzmi. Ile albumów wydał za życia raper Notorious B.I.G.? Kamień udzieli odpowiedzi. Jeszcze raz, jaki raper? Notorious B.I.G. B.A.G. Coś tam słyszałem, ale chyba... Bo mówimy o albumach oficjalnych, tak? Że płyty albo gdzieś na Spotify'u, tak? Słucham? Jeszcze raz, nie rozumiem. Mówimy tutaj o albumach oficjalnych, w sensie płyty albo na albumy na Spotify'u, tak? Na jedno wychodzi, bo z reguły jedno jest związane z drugim. No, kiedyś tak nie było. No, więc no. Owszem.
Na ten moment tak jest, nie? Ale nie mam pojęcia, czy jego albumy są na Spotify, prawdę mówiąc. No. Ja bym powiedział, że zero. Że nic, że jeszcze nic nie wydał. Okej. Ostatecznie to jest odpowiedź, tak? Mhm. Dobrze. Zaznaczam odpowiedź 0. Kamienie udzieliły odpowiedzi 1. Dobrze. Dobra, to teraz ci może powiem, opowiem o całym życiorysie tego artysty. Więc tak, jest to raper, który tworzył w latach 90. w Ameryce Północnej. Nie będę już nikogo dokładnie w jakim mieście, bo co do tego nie jestem przekonany, że mogą po prostu, wprowadzić w błąd, więc nie będę z tej kwestii się wypowiadał. Ale jest to amerykański raper, tak, który tworzył w latach 90. W roku 1997 umarł. Więc, jak powiedziałeś, nie jest to możliwe, żeby jeszcze nic nie wydał, bo już nie żyje. I teraz tak, powiem ci, że odpowiedź 2 jest błędna. Mógł nie wydać nic przez całe swoje życie, albo wydać jedną płytę. Jak myślisz, która odpowiedź jest poprawna? No, myślę, że kamieni. No i odpowiedź kamieni jest poprawna. No właśnie. Zabieramy ci połowę pieniędzy, masz na koncie 8750 zł. Dopowiem tylko, że ta płyta... No jak mówiłem, z rebelów amerykańskich jest mnoga. Dopowiem tylko, że ta płyta się nazywa Ready to Die i została wydana w 1994 roku. Dobrze. Mówiłeś wcześniej o grach planszowych, jakieś może ulubione tytuły masz, jeśli chodzi o ten... Mam dwa, a nawet trzy. To dwa czy trzy w końcu? Trzy. Dobrze. Jakie? Monopoly. Ostatni z Katanu. Ale teraz ma nazwę Katan. I Terraformacja Marsa. Prawdę mówiąc, z tych trójki to mi tylko Monopoly jako osoby, która tam wie o grach planszowych leży. Polecam dwie następne. Znaczy, ja grałem w obie gry i mi nie leżą kompletnie, szczerze. A, chyba, że tak. Więc... Średnio mogę coś więcej powiedzieć o tym. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania, co? Dawaj! Pytanie brzmi, ile państw leży na wyspie Nowa Gwinea? Kamieni udzielił odpowiedzi. Ile państw leży na wyspie Papua Gwinea, tak? Nowa Gwinea. No na pewno jest jedno, Nowa Gwinea właśnie. Na pewno. No dobrze. Pytanie brzmi, czy ma granicę z Filipinami, z Australią i czy i z Nową Zelandią? Powiem, że Papua Nowa Gwinea jest jako jedno państwo. A my mówimy o terenach, tak? Nie, mówimy o państwach. To jest jedno państwo, co się składa, po prostu. Mówimy o państwach. Papua Nowa Gwinea. No. Tego to, co złożymy powinny być dwie. Prawda? Ja ci tego powiedzieć na ten moment nie mogę. No tak, tak. Ale... Może być tak, że to jest jedno państwo. Tylko, że z dwoma nazwami. Połączonymi. Jest tak, jest to możliwe. Dawaj jedynkę. Okej, zaznaczam. Dawaj jedynkę. Zaznaczam odpowiedź. Zobaczymy, czy mam dobrą myśl. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 1. Kamienie udzieliły odpowiedzi 0. To więc tak. Z twojego wodu zrozumiałem, że Papua i Nowa Gwinea to są dwa. Papua Nowa Gwinea to jest jedno państwo, tak? Tak? Tak, jedno państwo, dwie nazwy. Okej, okay, dobra. I to jest jedyne połączone państwo... Połączone dwie nazwy, no. Okej. Okay. Dobrze, rozumiem. I to jest jedyne państwo, jakie tam występuje na tej wyspie, tak? Według ciebie. Tak, chociaż zastanawiałem się właśnie nad tymi Filipinami.
Okej, to ci powiem, że Filipiny nie leżą na tej wyspie. No. Nie leżą na tej wyspie. Ale Papua Nowa Gwinea nie jest jedynym państwem tam, więc niestety twoja odpowiedź jest błędna. No właśnie tak myślałem, bo tutaj wiedziałam, że albo dwie, albo jedna, ale już się pomyliłem. Połowa spadła. Dobra, dopowiem ci, że chodzi o zachodnią część Indonezji. Przepraszam, że zachodnia część wyspy należy do Indonezji, nie chodzi o zachodnią część Indonezji. No ale w tej sytuacji, no, kamień udzielił odpowiedzi 0, ty podpowiedziałeś 1, poprawna odpowiedź to 2, więc nic nie tracisz, nic nie zyskujesz. A, chyba się zdaje. A jeśli chodzi o teleturnieje, masz jakieś ulubione z Polski albo z zagranicy? Familiada milionerza, ten słabszy ogniwo, wabankę i wiele, wiele więcej. Jeśli chodzi o Polskę, rozumiem, tak? Polska i świat. A jeśli chodzi o teleturnieje, których nie było w Polsce nigdy? To The Chase, co tam jeszcze ma? To jeszcze było. No, Who's Standing, na przykład. One versus 100. I jeszcze trochę jest, nawet Divided, Identify, dużo by wymieniać. Więc tak, dobra, może się. Dobra, taki szczerze powiem. Lecz ja bym bardzo chciał zobaczyć nawet w Polsce. Who's Standing mi kompletnie nie leży. Divided ma mieszane uczucia w sumie. A Przepraszam, że się wtrążolę, ale nie Identify, tylko Identity. Identity, No. tak. Identity jest moim zdaniem bardzo w porządku formatem i żałuję, że Polska go nigdy nie Tak, kupiła. do głosu Sagatru, A jeszcze ja nie znam nazwy. One vs. 100 zapomniałem. Też lubię i bardzo bym chciał to w Polsce zobaczyć. No. A powiedz mi, masz jakąś ulubioną pizzerię swoją? No, zależy o jakiej pizzy mówimy. Ale Bo może tak. albo tak Grasso, No. albo Avanti. Okej, no to pytanie będzie dotyczyć akurat innej pizzerii. Pytanie brzmi: ile kropek znajduje się na czerwonej części kostki domino w logo sieci pizzerii Domino's Pizza? Kamień udzielił Dobra! odpowiedzi. Na czerwonej kostce, tak? Tak. Na czerwonej części kostki. Dwie. Wiem, że niebieska strona nie ma żadnego symbolu, więc obstawiam, że dwie. Dobrze, znaczą odpowiedź dwie. Kamieni udzielił odpowiedzi 0. A ja ci powiem, że oboje nie macie racji, bo odpowiedź to jest 1. Więc w tej sytuacji po raz Czyli kolejny znowu masz. remis. Tak, znowu remis. Przejdźmy może do następnego pytania. Pytanie brzmi: ile stanów USA nie posiada oficjalnego hymnu? Kamień udzielił odpowiedzi. Oh shit! Teraz za mnie pewnie zagiąłeś. No, teraz będzie jazda. Bo jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, nie ma oficjalnego hymnu, tak? Tak. Chyba każdy stan ma. Ale mogę się mylić, jak zawsze. No to jaka jest finałowa odpowiedź? Ale myślę, że każda ma. Czyli rozumiem, że znaczy odpowiedź 0, tak? Tak. Znaczy odpowiedź 0. Kamieni udzielił odpowiedzi również 0. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest 1. Gdzie? New Jersey. Ono nie ma żadnego hymnu. Było kilka propozycji, aczkolwiek na żadne się nie zdecydowano. Ja pierdzielę. Ładnie. Więc po raz kolejny. Akurat to była ciekawostka dla mnie, także no. Szaboba. Więc po raz kolejny sytuacja jest jaka jest i nic się nie dzieje. Masz jakiś może ulubiony swój sport? No, ogólnie to tak spotów nie oglądam, ale czasami się trzeba kilka nożna, ale.
Ogólnie to nie mam ulubionej dyscypliny. Okej. Okay. Takiej. A jak się siatkówka ci się zdarzyło czasami oglądać? Byłem dwa razy na Atlas Arenie. Się pochwalę. Kiedy grała skra Bełchatów? A to pytanie nie będzie dotyczyć tej drużyny, ale siatkówki jak najbardziej. Ile tytułów wygrała Brazylia w finale Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn w 2018 roku? Kamil udzielił odpowiedzi. O kuźma! Otóż pytanie, bo troszeczkę się zagapiłem, jeśli chodzi o pytanie. Ile setów wygrała Brazylia w finale Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn w 2018 roku? Wygrała, tak? Tak, wygrała. W 2018... Chyba Polacy wtedy... Bo mówimy o meczu w Polsce, tak? Nie no, nie możesz podpowiadać. Nie mogę, znaczy nie mam takiej informacji. Myślę, że mógłbym to powiedzieć, ale nie mam takiej informacji. Kurczę. Ja wtedy ten mecz kapiłem, więc mogę przestrzelić. No. Ale chyba wygrała tylko jeden set. Dobrze. Więc rozumiem, że mam znaczy odpowiedź jeden, tak? Tak. Zaznaczam odpowiedź tak. Jeden. Kamienie udzieliło odpowiedzi... Zero. I ja powiem ci, że odpowiedź 2 jest błędna. Jak myślisz? 0 czy 1? Która odpowiedź jest poprawna? Jak tak mówisz, że... Jak tak mówisz, to... Chyba kamienie, ale... może się odwrócić karta. Wiesz co ci powiem? Ja zadaję takie pytanie, bo w różnych sytuacjach. I jak kamienie ma rację, jak uczestnik ma rację. Ale w tym wypadku rację mają kamienie. No właśnie. Polska obroniła tytuł... 4000! Polska obroniła tytuł mistrzowski wynikiem 3-0. Więc... No właśnie, no właśnie! Więc tak jak powiedziałeś przed chwilą... odejmujemy połowę pieniędzy, masz na koncie 4375 zł. Jest się, i kamień są od kroku od wyeliminowania ciebie z gry. Do tego zabawa, pamiętaj. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania, może i ostatniego, mam nadzieję, że nie. Ile procent stewardess w samolotach amerykańskich linii lotniczych w latach 60. XX wieku było mężatkami i miało dzieci? Kamień udzieli odpowiedzi. O! Ile procent stewardess w samolotach amerykańskich linii lotniczych w latach 60. XX wieku było mężatkami i miało dzieci? Ja teraz będę strzelał, naprawdę. Będę strzelał. Jeden. Dobrze, zaznaczam odpowiedź. Jeden. Kamienie udzieliło odpowiedzi. Ale to jest czysty strzał. Kamienie udzieliło odpowiedzi. Również jeden. No bo ja mam rację. I nie masz racji. Dobra, odpowiedź 0. O, proszę bardzo. Więc oboje nie macie żadnej przewagi. A... W sensie nie macie przewagi, nic nie dostajecie. Ani ty nie wylatujesz z gry, ani nie otrzymujesz 5000 dodatkowych. Słuchaj, mówiłeś wcześniej o muzyce, nie? Tak. Słuchasz może Bajmu? No, teraz to tak, bo... To był bardzo fajny koncert w pewnej telewizji polskiej. Gdzie właśnie śpiewałam dwa razy Barbara Kozidrak. I to na samym początku. Okej. Okay. To myślę, że możesz sobie poradzić z tym pytaniem. Pytanie brzmi, ile było serc i ile smutków w piosence Bajmu z 1986 roku? Kamieni udzielił odpowiedzi... Możesz od sercu dawać z dwa. Zaznaczam odpowiedź dwa. Kamieni udzielił odpowiedzi zero. A poprawna odpowiedź to jest dwa. Boże, panie. To jest klasyk. Tego się nie zapomina. W tej sytuacji... Dobra, może dopowiem. Piosenka pochodzi z trzeciego albumu zespołu pod tytułem Chroń mnie. W tej sytuacji podskakujesz od poziomu na drabince, masz na koncie 9375 zł. No i jest coraz większa szansa, że jednak wyjdziesz z programu z pieniędzmi. Dobrze. Grasz trochę w gry? Zależy jakie.
RPG. Zależy jakie, bo są różne, są różne serie. Od Mario, poprzez przecież Fire Emblem, bo mówię tutaj akurat o Nintendo, ale też wiadomo, Wiedźmin, chociaż Wiedźmin nie jest RPG-iem. Ale ma takie elementy RPG-owe, prawda? No ja moje Wiedźmin nie jest RPG-iem, no, ale... Tak. Ale ma takie elementy. Dobrze, przejdźmy do pytania. Ile płatnych rozszerzeń wydano do gry komputerowej Wiedźmin 3? Kamieniu 2. Odpowiedzi. Dobra. Już skoro jest to ostatecznie, tak? Zaznaczam odpowiedź 2. Tak. Kamieniu udzieli tak. Odpowiedzi 1. A poprawna odpowiedź to jest 2. Krew, wino i jeszcze jedno. Serca z kamienia. Więc właśnie. Tak, więc ładny comeback zrobiłeś, muszę ci powiedzieć. Dodajemy ci 5000 na twoje konto, masz na koncie 14375 zł i jesteś o krok od wygrania pieniędzy. Powiem ci tak. Ja znam te dodatki, bo często były na YouTubie, także na szczęście się zapamiętałem. Dobrze. Geografią Polski się trochę interesujesz? Wiesz, jak się mieszka w Polsce, płaci się w Polsce, jeśli po Polsce, no to wiesz, wiadomo. Okej, pytanie brzmi, ile polskich rzek należy do zlewiska Morza Czarnego? Kamieniu co? Zlewiska Morza Czarnego, tak? Tak, kamień udzieli odpowiedzi, już ci mogę powiedzieć. Mogę zobaczyć album, ale nie będę tak mocno czytował. Ale chyba zero. Dobrze. Czyli rozumiem, to znaczy odpowiedź zero, tak? Tak. Znaczy odpowiedź zero. Myślę, że każdy ma do wpływ na pewno nie ma zlewiska Morzu Czarnym. Okej, okay, dobrze. Na pewno. Znaczy odpowiedź zero. Kamień udzieli odpowiedzi jeden. Fakt. A poprawna odpowiedź to jest... Ile pytań ma rację? 2. Jezu! Te dwie rzeki to Strfiąż i Czarna Orawa. Na południu Polski. Tak. Czy na Heavy Odrze? A tego to ci nie powiem. Dobra, nieważne. Przejdźmy do kolejnego pytania. Którym królem Polski był Bolesław I Chrobry? Kamień udzieli odpowiedzi. Dobra. Bolesław I Chrobry. Okej. Drugi. Pobierze był Mieszko. Dobrze, to znaczy odpowiedź 2. Kamień udzielił odpowiedzi. 1. Już ci powiem w tym momencie, że odpowiedź 0 jest błędna. No wiadomo. I teraz tak, jak myślisz, 1 czy 2? Która odpowiedź jest tutaj poprawna? No, ja stawiam ze swoim, bo Mieszko był pierwszy. Mieszko był pierwszy. To ci mogę powiedzieć, Mieszko był pierwszy. Ale... Mieszko był pierwszy jako tytuł. Mieszko pierwszy był też pierwszym władcą. Ale pierwszym królem był Bolesław Chrobry. A, dobra. Więc niestety... Boże, no tak. Więc... Nie, bo... Dobra. Niestety w tej sytuacji, ale... Historia zataczyła koło. Nic nie wygrałem. Więc niestety, ale musimy ci podziękować za grę, zakończyłeś grę z zerem. No trudno się mówi, jedzie się dalej. A nic, dziękuję ci za grę, no do widzenia. A naszym drugim graczem dzisiaj jest Patryk, zapraszamy. Witam. Witam również. Powiedz mi, skąd do nas przyjechałeś? A, z góry. Jest takie miasto. No dobra. Powiedz mi, przyjechałeś... Po co... Może dlaczego tutaj przyjechałeś? Co cię tutaj do nas prowadziło? Chcę sprawdzić swoją wiedzę. Okej. Okay. A przyjechałeś z kimś, czy sam? Generalnie to tak naprawdę przyjechaliśmy oboje po pieniążki, ale niestety mojemu koledze się nie udało, czyli Czarkowi. To prawda. No ale cóż, tak to jest, jak się nie zna historii. Oj tam, oj tam.
Dobra. Przejdźmy może do wyjaśnienia zasad. Dostajesz odnosno starty 25 tysięcy złotych. I teraz, za każdym razem dostajesz od nas pytanie, dodajesz od nas pytanie, na które możesz odpowiedzieć tylko 0, 1 lub 2. Za każdą twoją dobrą odpowiedź otrzymujesz dodatkowe 5 tysięcy. Przy czwartej twojej dobrej odpowiedzi otrzymujesz 10 tysięcy i kończysz grę. Przy... ale równolegle z tą odpowiadają kamienie. Za każdą dobrą odpowiedź kamieni odbiera ci połowę pieniędzy, przy czwartej dobrej odpowiedzi kamieni zabieramy ci wszystko. Wszystko jasne? Tak, wszystko jasne. Tak więc rozpoczynamy dzisiaj drugą grę w ludzie kontra kamienie. Pytanie brzmi... ile okien posiada domek, w którym mieszka Patryk, najlepszy przyjaciel SpongeBoba? Kamienie udzielił odpowiedzi. Zero ostatecznie. Ten Patryk, najlepszy przyjaciel SpongeBoba, nie ma okien. Dobrze, zaznaczam odpowiedź zero. Kamienie udzielił odpowiedzi. Również zero. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest... również zero. Wiedziałem. Więc w tej sytuacji odejmujemy ci połowę pieniędzy, ale dałem ci też 5 tysięcy złotych, masz 17,5 tysiąca na swoim koncie. No, tak naprawdę troszkę mnie, ale troszkę więcej. Skoro tak uważasz. Czym się interesujesz, powiedz mi? A tak, mój kolega teleturniejami, a konkretnie muzyką. To znaczy? W jakim sensie? To znaczy, chcę zostać kompozytorem do różnych programów telewizyjnych, czy tam... filmów i tego typu podobne. Okej, okay, rozumiem. Nawet do gier komputerowych by się przydało zrobić muzykę. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania. Ile pazurów u jednej łapy potrafi schować i wysunąć gepard? Kamienie udzielił odpowiedzi. Proszę o powtórzenie pytania. Ile pazurów u jednej łapy potrafi schować i wysunąć gepard? No według mnie zero. Zaznaczam odpowiedź zero. Kamienie udzieli... tak, ostatecznie. Kamienie udzieli odpowiedzi 2. A prawa odpowiedź na pytanie to jest 0. O! A jednak. Dodajmy ci w tej sytuacji 5 tysięcy na twoje konto. Masz 22,5 tysiąca. Dobrze. Przejdźmy może od razu do następnego pytania. Dobrze. Interesuje się trochę piłką... a nie, przepraszam. Dobra. Pytanie brzmi, jaka cyfra towarzyszyła literze C w nazwie modelu skutera BMW ze sztywnym dachem produkowanego w latach 2000-2003? Kamienie udzielił odpowiedzi. Nie wiem czemu, ale intuicja podpowiada mi, że to może być 2. C2. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 2. Kamienie udzielił odpowiedzi. Również 2. A poprawne na to pytanie to jest... 1! O! A myślałem, że to 4. Dobra. Zadam ci pytanie, które miałem przed chwilą zadać. Interesujesz się trochę piłką nożną? No, tak trochę. No dobra. Sprawdzimy, czy sobie poradzić z tym pytaniem, bo to pytanie będzie z tym związane. W herbach ilu klubów grających w Ekstraklasie w sezonie 2018-2019 znajduje się Lew? Kamień udzielił odpowiedzi. Jestem pewien, że to pytanie jest podchwytliwe, dlatego zaznaczę 1. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 1. Kamieni udzieli odpowiedzi 2. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest... 1! Wiedziałem. Wiesz może jaki to jest klub? Szczerze nie, ale jak usłyszałem to pytanie, to miałem cichutką nadzieję, że może być to jeden, ponieważ ono jest trochę tak zwane podchwytliwe. Dobrze, dodam ci 5 tysięcy. To jest klub swojego rejonu z Dolnego Śląska, Mieć Legnica. O proszę. Masz na koncie 27,5 tysiąca, jesteś o krok od wyjścia z pieniędzmi. Okej. Okay. Pytanie następne brzmi. Znak drogowy, nakaz jazdy w prawo za znakiem oznaczony jest symbolem C. I tutaj liczba. Kamień udzieli odpowiedzi. No teraz to już musi być C2, ostatecznie. To znaczy odpowiedź 2. Kamień udzielił odpowiedzi. Również 2. A poprawna odpowiedź to jest 2. Jest. Tym samym pobiłeś rekord najszybciej rozegranej gry w naszym programie. Rozegrałeś całą grę w ciągu 5 minut w zasadzie. Ale no proszę. Dobra, żeby... więc tak, wyjaśnię całą sytuację, odejmuję ci połowę pieniędzy, dodaję 5 tysięcy, kończysz grę z 18 750 zł. Chyba raczej 10 tysięcy. 18 tysięcy, a przepraszam, tak, masz raczej 10 tysięcy, pomyliłem się. Więc kończysz grę z 23 750 zł. Nieźle! Myślę, że to jest całkiem spora suma. A co ją przeznaczysz?
No, szczerze nie mam pojęcia. Podziel się! A po co? Dobrze, dziękuję ci za grę, do widzenia. No, do zobaczenia, jo. A jeżeli państwo chcą wziąć udział w naszym programie, no to bardzo zapraszam do maila kontaktowego, jest szansa, że zobaczycie państwo jeszcze na jakiś odcinek w naszym programie. Dziękuję, dobranoc.